Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Witam serdecznie na wieczorze lirycznym. Proszę państwa, skąd wieczór liryczny? Otóż mniej więcej półtora roku temu na małej scenie Teatru Ateneum ja prezentowałem mój recital i on miał na ogół dobry odbiór publiczności, niemniej padło kilka niezmiernie wnikliwych, bardzo dla mnie cennych głosów krytycznych. Głosy te powiadały, że stałem się zbytnim pesymistą, że w zbyt ciemnych barwach maluję tę naszą, jak powiedział profesor Rudzki, coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistość i że całkowicie zagubiłem, tak charakterystyczny dla mojej twórczości, wątek liryczny. Więc ja popatrzyłem na to, co zdziałał pod tym kątem i doszedłem do wniosku, że ci moi krytycy się mylą, że praktycznie ja od zawsze byłem optymistycznym lirykiem, czy lirycznym optymistą, jak kto woli. Dopisałem do tego trochę utworów nowych i tak powstał wieczór liryczny, który mam zaszczyt państwu zaprezentować. Otóż na jednym z pierwszych festiwali w Opolu, bardzo, bardzo dawno temu, zostałem nagrodzony za utwór następujący. Choć nie mamy wielkich marzeń i szalenie nam do twarzy z naszym wschodnioeuropejskim stylem bycia, choć nie zawsze dobrze wiemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy, jedna sprawa jakoś trzyma nas przy życiu. Z obłoków nie spadliśmy tu udawać los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksamit, choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram. Te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam na grę w wabank, ryzyka smak i gorzki smak przegranej. Daleki cel i marsz pod wiatr przez drogi poplątane, którejś wiosny albo zimy przystaniemy i stwierdzimy, że nas bawić to przestało, że nas nie ma, że się nagle nasze życie odmieniło w dobrobycie. Więc powtórzmy, nim znikniemy. Z obłoków nie spadliśmy tu udawać los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksamit, choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram. Te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam na grę w wabank, ryzyka smak i gorzki smak przegranej. Daleki cel i marsz pod wiatr przez drogi poplątane. Na grę w wabank, ryzyka smak, daleki cel i marsz pod wiatr, te trochę miejsca zawsze zostanie nam. Proszę państwa, piosenka została nagrodzona za optymizm właśnie. Nagrodą był wyjazd na Festiwal Kultury Studenckiej do Francji. Byłem wtedy pierwszy raz w życiu w Paryżu. Miałem okazję widzieć i słyszeć Georges'a Brassensa i Charlesa Aznavoura. I tak mnie, muszę to powiedzieć, utwierdziło w mniemaniu, że ja się też kiedyś w życiu tym spróbuję zajmować. To znaczy pisać i śpiewać piosenki na estradzie. I pamiętam, że jeszcze w samolocie, kiedy wracałem, nuciłem sobie na melodię jednego z ówczesnych szlagierów, Charlesa Aznavoura. Gdzieś w Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy handrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Ej raz, istio raz, istio raz, difficile ça. Ej raz, istio raz, istio mnoga, mnoga raz. Stary romans, ile tchu, kupuj tu za franki. Potem sensu jego słów szukaj na dnie szklanki. I jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. Et voilà, encore une fois, hein? Et raz, istio raz, kozak, hein? Ist, no? Monsieur, ensemble, istio raz, istio raz. Widzisz gdzieś
daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. Kapitalizm, skoro świt, jest już nie tak szary, kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary. Raz. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabo głowę. Romans wprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia w bistrze za operą sztuczny cygan czeka na prawdziwych frajerów. Hej raz, szczo raz, ściągnę go. Chciałem zwrócić uwagę szanownych państwa na szczególny optymizm sformułowania kapitalizm, skoro świt, jest już nie tak szary. Ja to wielokrotnie usiłowałem tłumaczyć znajomym Francuzom, zawsze baranieli, nie wiedzieli, o co chodzi. Proszę państwa, po powrocie do Warszawy zaangażowałem się do pierwszego w mojej, że tak powiem, karierze kabaretu zawodowego. To był interesujący kabaret. Istniał tylko rok, a interesujący uważam dlatego, że to był kabaret czarnego humoru, kabaret sensacji, taki kabaret z dreszczykiem, nazywał się właśnie Dreszczowiec. Więc po scenie hulały kościotrupy, duchy tańczyły menueta, taką gwiazdą autorską Dreszczowca był młody Maciej Zębaty, który wtedy jeszcze nie wysysał Leonarda Cohena, pisząc uroce teksty na przykład o wampirze wysysającym honorowego krwiodawcę. Tak. Natomiast mój udział w Dreszczowcu był spory, napisałem całą część drugą, a w części pierwszej, proszę państwa, śpiewałem pozornie makabryczną, w gruncie rzeczy niesłychanie optymistyczną balladę zaczynającą się od słów. Proszę państwa, to jeszcze nie koniec, oto rzeczy się postać odmienia, teraz będzie ballada o wspaniałej Goniec z naszego zjednoczenia. Przyszło toto niewinne i czyste, włosy miało jak łan przaśny żyta i goniło z wychodzącym pismem, budząc ogólną litość. O! Personalny ją mijał spokojnie. Sekretarka z uśmiechem na twarzy. Strażnik, straszny dziadunio, o japońskiej wojnie na przyzbie biura z nią gwarzył. Tak mijały roboczo godziny. Goniec była tak miła, tak słodka, że w nagrodę jej dano raz na imieniny kuponik totolotka. Każdy skreślił po jednej cyferce. Goniec niemal płakała z wzruszenia. No bo co tu ukrywać? Ujął ją za serce gest piękny zjednoczenia. A nazajutrz gruchnęła zaś bomba. Albo z nieba spadł grom, jak kto woli. Bo na Goniec kuponik, milion padł okrągły plus numer banderoli. Każdy chodził dosłownie jak ścięty. Zimny pot zrosił w lot wszystkie czoła. Każdy przecież sam skreślał, ale takiej puenty przewidzieć nikt nie zdołał. Wszyscy wściekli złe słowa miotali. Jak to zwykle się zdarza w balladach, aż tu nagle znienacka w drzwiach biurowej sali stanęła Goniec blada. Gdyśmy zaś otoczyli ją tłumem, ona, głos załamując z wzruszenia, powiedziała: wpłaciłam właśnie całą sumę na rozwój zjednoczenia. W tej makabrą przeżartej balladzie straszny morał się jawi na koniec. Jakaż kwitnie etyka w wyższych urzędnikach, skoro takie zasady ma Goniec.
proszę Państwa. Niewątpliwym dowodem mojego optymizmu był fakt, że ja w tych czasach lubiłem ogromnie brać udział we wszelkiego rodzaju takich jakby testach sprawnościowych dla autorów tekstów. Było coś takiego wtedy. Telewizja była troszkę weselsza niż teraz. Na przykład była taka audycja przyjemna, się nazywała Małżeństwo Doskonałe. To zapowiadał Jacek Fellerowi, że reżyserował Jerzy Gruza. I tam taki był test polegający na tym, że się zapraszało autora i przez czas trwania programu ten autor musiał napisać jakiś tekst. Jeszcze publiczność mu rzucała tytuł na początek. Proszę na temat taki i taki. Więc ja wziąłem udział w tej zabawie. Pamiętam, że rzucono mi taki tytuł Nieszczęścia chodzą parami. Dość dawno już mi to wyleciało z głowy, ten cały tekst, ale pierwszy kuplet pamiętam i Państwu powiem. To szło tak. Przyszli raz do mnie z jasnym obliczem przed niewieloma dniami pan Gruza z panem Fedorowiczem. Nieszczęścia chodzą parami. Tak. Natomiast proszę Państwa, w tych wesołych czasach, na przykład w takiej audycji radiowej Parnasik też taki urządzano jakby test sprawnościowy dla autorów tekstów. Mianowicie z kolei on był oparty zawsze o muzykę klasyczną. Wybierano jakiś kawałek muzyki klasycznej i na dzień następny autor musiał przynieść zrobiony tekst. Pamiętam, że mnie się trafił taki słynny menuet Luigi Boccheriniego i w ten sposób troszkę przypadkiem powstał, proszę Państwa, jeden z moich ulubionych utworów opiewających wdzięki rodzinnego obiadku. Nie ma nic milszego, niech to chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obróz świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu ku kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięku w moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością rzeczy, znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser. Tak ty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu wtknąć nim jąs. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordę Ewry i na pół go przegryzł, podśpiewując Everybody love somebody, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz, czy bitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Proszę Państwa, dowodem szczytowego w ogóle optymizmu z mojej strony było w tych czasach wzięcie udziału w festiwalu międzynarodowym piosenki w Sopocie. To był słynny festiwal, na którym każdy artysta, mało że śpiewał fantastycznie, to jeszcze umiał zrobić coś ekstra. A to salto fiknąć na przykład, a to, proszę Państwa, zatańczyć cudownie, na rękach przejść. Pamiętam, że tuż przede mną 7 razy z rzędu bisowała, śpiewając i tańcząc flamenco, taka ognista Hiszpanka, pani Conchita Bautista. Cudowne, tak jest. Tak. Proszę Państwa, pamiętam, że kiedy 7 raz bisowała, ja stałem w kulisie i nic, dalej byłem optymistą. A wiecie Państwo dlaczego? Ponieważ ja wierzyłem głęboko, że musi zadziałać przygotowana przeze mnie na ten festiwal tajna broń. A tą tajną bronią był utwór, który śpiewany na festiwalu międzynarodowym po polsku zabrzmieć miał niesłychanie zagranicznie.
Urena. Krechę mam, Urena koza. Ren ma ranne ramię, koza guza i nic poza guzem. Ze wzgórz taką koza, o denna morena. Drobne skalne z nią precjoza spadły na lapońskie rancho tam, gdzie amorozo prozą szeptał ręską chozą. Szperata koza i szperata koza po rancho, szperanie to domena kus. Jedyna, jodyny w krąg aure jęk rena rozdziera, a koza wciera ją w swój guz. Jodynę całą wciera, lecz gangrena nie tknie rena, bo los o to już sam dba. I kozie reprymendę ren sam da, że groza, a póki co to sporawą krechę ma urena koza. A póki co to urena krechę ma ta koza. A póki co to sporawą krechę ma świnia, nie koza. A póki co to ta koza krechę ma. Ja się muszę Państwu przyznać, że w tym konkretnym wypadku ten mój optymizm był troszkę przesadzony. Ja zszedłem ze strady w Operze Leśnej w głębokiej ciszy, a listy w mojej sprawie to jeszcze z pół roku przychodziły, że o takiej kozie to pan se może śpiewać u ciotki młynarskiej w domu na imieninach, a nie na takim festiwalu wspaniałym międzynarodowym. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w żadnym najmniejszym nawet stopniu nie było to w stanie zaćmić, naruszyć mojego niewątpliwego optymizmu, który mnie wtedy cechował. Ja wtedy, proszę Państwa, miałem zresztą taki sposób, że jeżeli na przykład przez chwileczkę bywało, że no, zdarza się czasami, prawda, że ten optymizm tak odrobineczkę się obniża, to ja zawsze miałem taki sposób, że ja sobie poprawiałem samopoczucie, występując w telewizji. Wiecie Państwo, nawet nie miało znaczenia, co ja tam wykonam. Miało znaczenie, że od wejścia od razu w pracy tam ja spotkam ludzi tak fantastycznie zadowolonych z siebie, że i mnie się to od razu udzielało, prawda, i czułem się lepiej. Występując w telewizji zawsze najbardziej lubiłem występy o, w takim więcej charakterze jak teraz, znaczy żeby była publiczność i żeby występ był żywy, nie playback, tylko prawda, granie, śpiewanie na żywo. I tak występując trochę, proszę Państwa, poczyniłem pewne takie obserwacje, co należy zrobić, żeby występując nieźle wypaść, żeby się spodobać. I ja to opublikowałem w formie takiej klarownej bardzo maksymy, mianowicie to jest w skrócie MWB. Masowość, wdzięk i bezpretensjonalność. Te trzy cechy pan spełnia przed kamerą, już pan jest dobry. Zaznaczam, śpiewając piosenkę. Bo są i inne dziedziny, ja wiem, dyskusja rolnicza na przykład, ja nie mam pojęcia, co zrobić, żeby było MWB, prawda? Ale śpiewając piosenkę, osiągnięcie, proszę Państwa, kto zapamiętał? Masowości, wdzięku i bezpretensjonalności nie jest czymś szczególnie trudnym, naprawdę. Chcę stwierdzić tu, bez hipokryzji, choć rzecz pozornie to zagmatwa, że u nas śpiewać w telewizji to sprawa jest szalenie łatwa, bo wszystko przecież się opiera nie na przypadku ślepym trafie, lecz na inwencji reżysera i odpowiednim scenografie. Postaraj się w ich wizję wczuć, tu słuchaj rad, a tutaj sobie duć, że tak. Zuz. To słuchaj rad, tu duć. Śpiewając, ważne jest szalenie, a żeby w miarę maksymalnie zachować się tak niewymuszenie, tak sefobotnie, tak lekko, naturalnie. Nieźle jest tyłem zacząć nucić, po czym obrócić się na pięcie i oprzeć stopę w zgrabnym bucie na scenografii, elemencie. Takie tam lubią stawiać różne takie. Postaraj się w to wszystko wczuć. Więc tu podaj tył, a tutaj nuć tak. O! Dobra, obrót, prawda? Noga na element, o i o.
pragnąc emocje wzbudzić w tłumie i z wielką sztuką chcąc wejść w styczność, dobry piosenkarz musi umieć ze swą piosenką wejść w publiczność, tamże dyskretnie się pochylić i trwając jakiś czas w ukłonie do jakiejś pani z sali kwilić intymnie, blisko, skroń przy skroń, to jest murowany efekt zawsze. Postaraj się ten wyczuć styl, więc tu czoło schyl przy danej damie, no i tam wydaj tryl, prawda? Tu trzymaj styl, tam kwil. Piosenka miewa swoje racje, lecz w telewizji te detale, jak tekst, słuch czy interpretacja, liczą się mało albo wcale. Jak również to, że pomsty żąda przez zimę, wiosnę, lato, jesień, ktoś, kto produkcję tę ogląda, telewiz, bo ten wszystko zniesie. Więc ty mu śmiało możesz truć, on będzie pluć, a ty mu duć. Zuzu. On będzie pluć, ty duć. Proszę Państwa, i jeszcze jeden jakby przykład na mój optymizm niewątpliwy. Otóż mianowicie optymista, jak wiadomo, nie traci nadziei nigdy. Ja też nie tracę nadziei, że doprowadzę do końca takie pewne prace dawno temu pozaczynane, bo wierzę w to, że one są w porządku, że idea jest słuszna. Teraz Państwu powiem, o co mi najbardziej chodzi. Otóż mianowicie ja od bardzo, bardzo dawna mam taki pomysł, żeby przerobić na musical Otella Szekspira. Oczywiście w przeróbce na musical muszą być drobne zmiany, więc ja też chcę, żeby były maleńkie zmiany, to znaczy, żeby po prostu Otello był biały, a Desdemona murzynka, żeby ona była zazdrosna i żeby ona jego udusiła. Reszta jest bez zmian. Więc jak powiadam, utwór jest od dawna niegotowy, ale może Państwa zainteresuje, bo od dawna istnieje naprawdę wzruszająca aria tego uduszonego. Oto ona. Moja żona ma na imię Desdemona, z moją żoną mi się życie nie układa, a gdy nazbyt bywa na mnie rozżalona, to uciekam wtedy przed nią do sąsiada. Sąsiad mój nie znalazł jeszcze swojej pani, słowem cierpi na problemów moich brak. Oprócz tego ślicznie gra na fortepianie, staję przy nim i nucimy razem tak. Daj des, daj des demonu, kłótniom tym spokój, destrukcji uczuć my nie prowokuj. Daj as, as tamtym panem, zdrady nie planuj. Daj ges, gestykulację zbytnią opanuj. Nie rękoczyni, lecz pogawędź, nie rozpaczy, nie pchaj krawędź, bądź mi żoną, czułą żoną, Desdemono, Desdemono. I stereo teraz daj des. Daj Desdemono, kres, poniewierce, daj zdes, zdesperowane, błaga cię serce, daj as, as tamtym panem, nie gadaj, błagam, daj w ges, w gestii to mojej zostaw, już ja go, jago, jago, już przekonam, kogo wartaś Desdemono, kto ci pragnie wiersze mówić, szczęścia gniazdko z tobą uwić. Kto posprząta po sobie od jabłek ogryski, kto nie będzie ci błocił mieszkania w dzień słotny, kto wyjeżdża daleko, lecz chęci jest bliski, by na wszelki wypadek mieć bilet powrotny, kto sercowych przez ciebie ma nadmiar kłopotów, kto ci pragnie we wszystkim, co czynisz, pomagać, kto wyjeżdża daleko, lecz wrócić jest gotów, jak paść, paść do twych stóp i cię błagać. I znowu des, daj Desdemono cel dwóm istotom desygnowanym ku wspólnym wzlotom. Daj as, daj aspiracje szersze, w czym wcielić, daj gest, gestem swym jednym zechciej rozbielić
ciemnej troski noc złowrogą i pokochaj wreszcie kogoś, kto już walczyć nie ma siły, nie ma siły, nie ma siły. Daj S. S skończyłem. Proszę Państwa, w tym wieczorze lirycznym chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat cudownego, wspaniałego człowieka i wielkiego kompozytora, jaki był pan Jerzy Wasowski. I miałem szczęście z panem Wasowskim tuż przed jego śmiercią napisać sporo piosenek, z których myślę właśnie, że te, które zaśpiewam do wieczoru lirycznego, bardzo pasują. Pierwsza z nich jest mianowicie Dumką. Dumka, proszę Państwa, to przypomnę gatunek, który rozwinął się u nas w dobie gdzieś późnego romantyzmu, gdzieś na Kresach pisywano dumki, ale jak widać, bywały i dumki współczesne. Ja jeszcze może podam datę. To jest taka dumka, którą napisaliśmy w roku 82, a jej tytuł Po krakowskim w noc majową. Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś moi mili i mniej więcej przy Karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają. Dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia, z jakich kart się składa talia i nawiązać pora nić porozumienia. Zarzucają mi negacje i wewnętrzną emigrację, z coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha tłum, zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam Państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę tempo wyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mnie po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie by balladka ujawniła swą dramaturgiczną głębię. Wyznać bierze mnie pokusa, że to kwilił pomnik Prusa. Dialog zaś proponowały mu gołębie. Już balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał jej doczepię jak do psiego chwosta rzep. By nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie. Trudny dialog z kimś, kto wciąż ci na łeb. Proszę Państwa, Jerzy Wasowski był człowiekiem obdarzonym najcudowniejszym poczuciem humoru, jakie znałem, i człowiekiem niezmiernie pogodnym. To też często, kiedy ja mu przynosiłem tekst stosunkowo ponury, to pan Wasowski pisał zawsze niesłychanie optymistyczną muzykę i w ten sposób właśnie wychodził utwór, który do wieczoru takiego liryczno-optymistycznego pasuje. Będzie to taki wesoły walczyk traktujący o pewnym przekleństwie. Proszę Państwa, jest przekleństwo, które pono wymyślono w Chinach, czyli państwie środka. Bodaj byś w ciekawych czasach żył, brzmi ono, a co sądzę o nim, powie druga zwrotka. Sądzę więc, że czasy, w których żyć nam dano, są ciekawe, to przekleństwo tu pasuje. Lecz tej myśli, która wita mnie co rano, nieodmiennie inna jeszcze myśl wtóruje, że troszeczkę mógłbym żyć w nieciekawych czasach, pszczele mleczko duszkiem pić i po mieście hasać, patrząc jak pięknie je w krąg uśmiech i kiełbasa.
jak się tanio pcha do rąk. W nieciekawych czasach absolutnie nie też w nieciekawych czasach, które mi się marzą, takie by się usprawnienia porobiło, żeby człowiek z każdej sprawy mógł wyjść z twarzą i nic za to człowiekowi by nie było. Ze szpalt gazet precz by znikły pewne słowa, które co dzień atakują nas frontalnie, bowiem czy normalizacja, czy odnowa, niepotrzebne są, gdy żyje się normalnie. Jednym słowem żyłbym ja w czasach nieciekawych, w twarz nadchodzącego dnia, patrząc bez obawy, trułyby mi łeb co świt radio oraz prasa, wiarygodnie, że aż wstyd. W nieciekawych czasach absolutnie idiotycznie bez sensu. Po czym po kolejnej wyobraźni wprawce ukazuje mi oblicze pomaleńku rzeczywistość, czyli wariat na ślizgawce, frustrat na nieswoich łyżwach z brzytwą w ręku. I choć ciągle wielu z nas ma takie hobby, by z nim gadać, przewidywać jego ruchy, lecz z logiką, co chce, to z nami zrobi. Zapomniałem państwu dodać, że jest głuchy i ciekawie jest, że hej, i ciekawiej będzie w skromnej kanconetce tej, obym nie był w błędzie w kanconetce, co tę myśl niechaj krzewi w masach, że choć trochę warto żyć w nieciekawych czasach. Proszę szanownych państwa, do wieczoru lirycznego dołączyłem jeszcze taki utwór, który ja napisałem, bo ja pisuję sporo piosenek nie tylko dla siebie, ale i dla innych wykonawców. I napisałem ten utwór raczej z myślą o paniach piosenkarkach i nawet kilka piosenkarek ten utwór się pochwala, że śpiewa, ale ja sobie pozwolę taką jego jakby autorską wersję tutaj państwu zanucić, bo utwór liryczny. Skomponował ten utwór Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie.
Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na turszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Państwa pięknie w drugiej części. Chciałem powiedzieć na jej początek, że przy fortepianie zasiada doskonały kompozytor, pianista, mój kolega serdeczny Jerzy Derfel. Proszę Państwa, część pierwszą poświęciłem przykładom na mój optymizm niewątpliwy. Teraz pora by była, żeby powiedzieć parę słów o tym wątku lirycznym. Więc ten wątek liryczny w tym moim pisaniu to się właściwie zrodził praktycznie od samego początku, kiedy tylko zacząłem pisać piosenki. I to się wzięło z takiej obserwacji. Nie wiem, czy Państwo zauważyli może, że taka polska piosenka o miłości, jeżeli można zrozumieć słowa oczywiście, to ona się przeważnie dzieje w takim pejzażu późnojesiennym. Tak gdzieś więcej przełom października, listopada, że już było zimno, zdrowo. I te mgły się snuły, ci zakochani się snuli pod tymi mgłami, trzęsie się z zimna, nie mieli szans. Im gorzej, tym lepiej. To zasada mniej więcej. Język, którym rozmawiają, też taki troszeczkę jak nie z tej ziemi. On do niej miła, ona do niego miły, tak se gadają. Prawda? No więc ja sobie pomyślałem, lat temu ponad 20, że ja to spróbuję trochę odkłamać, to znaczy po prostu stworzę taki cały cykl poświęcony różnym zakochanym Polakom w różnych konkretnych, realnych sytuacjach życiowych. No i ten język, żeby był taki bardziej, prawda, codzienny i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ byłem wtedy taki człowiek zapalczywy, prawda, jak to bywa w młodym wieku, więc postanowiłem, że zacznę wszystko od takiego oskarżenia tych utworów, które były dotąd i zapowiedzi, jakie to będą. Od takiej piosenki manifestu. I chcę Państwu tę piosenkę przypomnieć, skomponował ją Włodzimierz Gulgowski, a nazywa się ona Polska Miłość. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zda się Polska Miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać, Polska Miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jakie było. Nie lubi się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list, Polska Miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, z nienawiści na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklei. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks karny zna, przez życie się łokciami pcha, Polska Miłość. Nad delegację jeździ het,
potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet. Polska miłość, lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić. Polska miłość. Tylko czemu, gdy właśnie jest taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas? Sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz. Co by prawdę jej mówić szkodziło? Ech, ta miłość. Polska miłość. Proszę Państwa, ten cykl Polska miłość miał jakby swojego bohatera. Prototypów tej postaci należałoby szukać przede wszystkim w takich dzielnicach Warszawy jak Powiśle czy Wola Daleka, gdzie się miałem okazję namieszkać trochę, a mieszkając miałem się okazję nasłuchać takiego charakterystycznego zaśpiewu z warszawskiej ulicy, niosącego niejednokrotnie różne kapitalne powiedzonka, które pakowałem do piosenek. Na przykład Państwo zauważyli, jak słówko niestety w tej polszczyźnie warszawskiej funkcjonuje. Ma funkcję podkreślającą, wzmacniającą. Na przykład mówi, jest Pani niestety urocza. Elegancko. A znowu, proszę Państwa, pewnego razu stałem po koncercie w Warszawie, tutaj w sali kongresowej, w towarzystwie mojej koleżanki słynnej Ireny Santor i taki pan podszedł i mówi tak, Pani Irenko, chciałem oświadczyć, jestem od dawna Panie wybitnym ulubieńcem. To też jest warszawskie. Tak. A kiedy moja małżonka chodziła, jak to się wada, przy nadziei, mieszkaliśmy wtedy na ulicy Waliców i dozorca tego domu, taki warszawski rodak, tak mnie często kuksał pod żebro i mówił tak, Panie Młynarski, Pan masz świętą rację, proszę Pana, róbmy dzieci, bo to chamstwo to nasz zaleje. To też warszawskie. Więc proszę Państwa, chciałbym teraz zaśpiewać Państwu taką pioseneczkę właśnie z tym moim bohaterem lirycznym w roli głównej. Utwór dość dawno temu napisany z Januszem Sentem. Dzieje się gdzieś ten utwór w podróży życia naszego. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się poznali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragnął zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem, za panią bynajmniej, za panią. Przez kogo, proszę panią, płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy, przez panią bynajmniej, przez panią. Ja byłem taki, ja wiem, wagon na bocznym torze, pani zaś cichą stać mnie się może, przystanią bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę, za panią bynajmniej, proszę panią, za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza dotkliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże, nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie, nie pani, bynajmniej nie pani. U pani
pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem powoli peronem i wtedy czegoś, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal. Przez jedną chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Ale znowu z drugiej strony, żeby państwo sobie nie myśleli, że ten mój bohater jest tylko i wyłącznie taki przegrany, taki rozmazany. Ja chciałem zaśpiewać taki utwór, który świadczy o tym, że on miewa momenty, ten mój bohater, takiego trochę lepszego humoru. Utwór powstał dość dawno temu w ten sposób, że ja szedłem bodajże po ulicy Chorzej w Warszawie i mi się oberwał obsas przy bucie. I był punkt szewski, tak, po schodkach w dół. I ja już wtedy troszeczkę byłem znany, już miała twarz, że tam coś mówiła temu panu, co mi ten obsas przybijał na poczekaniu, więc ten pan szewc, przybijając mi obsas, powiada do mnie tak. Panie Młynarski, pan się, proszę pana, zajmuje tymi piosenkami, tą muzyką rozrywkową. To proszę pana, co wy wszyscy wyprawiacie, mistrzu? No. Przecież wy barabanicie, to człowiek ma taki łeb od tego, tylko coraz szybciej, coraz głośniej, proszę pana, a ja na przykład mam sympatię, delikatną osobę, proszę pana, lubię z nią składzić na dancing, czasami się jak się słyszy zakręcić, do łóżka szepnąć, szule, to własnych słów człowiek nie słyszy, proszę pana, taki jest baraban, no. I coś z tym trzeba zrobić, kochany, bo jeżeli chodzi o mnie w tych sprawach, to podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy, ale ubóstwia, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, mam taki prochowiec po weksu na kratce, mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja, ten baraban cały, to niech ledwo mnie szura zawsze. Nie bigbetowo lubię go tak delikatnie, tak. I wtedy jest pełna kultura i takich numerów proszę więcej sunąć mi, powiem pianisto. Ty sobie pywko golne z rana w barze smakosz, to słowa lubię wolne i tonacje takoż fararara. Tak zwłaszcza gdy pywko, pyweńko, gdy golne i ten taki szmerek, ten szmerunio taki miły we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, ale finezyjne, dosyć takie fararara, fararara, jazz. Podchodzą mnie, czy pan z panią męczy, czasami pan pisa, nie wieś się na łóżko tak delikatnie, to piękna sprawa, fararara. I wtedy dłoń kobiety sekłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem, bo jestem, ja jestem zasadniczo z tych mężczyzn, co wodzą, znaczy na pokuszeni. W wolnym rytmie i bez groźb absolutnie, sama łagodność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą ci, co je płodzą. Ci kompozytorzy ważni serio do tych próśb. Fararara, zawsze proszę panowie, no, sunąć mnie po całości. Przyjemne wolne numery, bo za szybko piszecie, barabanicie, za bardzo potem co się robi. Ja się pocę, panienka się mnie płoszy. Luzu troszkę, luzu. Państwa, ja dość dawno, właśnie dość długo nie kontynuowałem takiej próby, takiego właśnie zapisu, takiej mowy warszawskiej, bo po prostu nie trafiałem na odpowiednio interesujący materiał. Aż wreszcie stosunkowo niedawno mi się zdarzyło, że kolega mi opowiedział anegdotę całkowicie prawdziwą o przygodzie, jaką miał w taksówce warszawskiej. I ja to wszystko opisałem potem w piosence, przy czym w tej opowieści mojego kolegi narratorem jest pasażer. Natomiast u mnie, ja odwróciłem sytuację, u mnie narratorem jest ten kierowca. To się nazywa, proszę państwa, jadę Wolską z nocnej zmiany, monolog taksówkarza.
Polsko z nocnej zmiany. Chorągiewkę mam złamaną. Jakiś facet na mnie macha z wyglądu inteligentny, się pyta, dokąd pan? Mówię, może do Bunk Marioli. Wolska 9, bo tam, kto nie zamieszkuje? Wolska 9, to on mi, że to może to mu pasuje. No i zasuwamy Wolską prosto, gdy pod światłem stał ten facet na gawędę, złapał smak i powiada tak: drogi panie kierowco, powiada, na szybie, gdzie się pisze zjazd do bazy, powiada, pan powinien napisać, powiada, zjazd do Bąk Marioli, Wolska 9, powiada, to nikt by pana nie pytał, mam rację, powiada. Cicho rzekłem mu: baranie, oj baranie, dowiedz ty się, że napisów takich dawać nam nie wolno. Po czym ten facet zapłacił i wysiadł, a ja o tym opowiadam wam, byście widzieli, tu wszyscy jak na dłoni, jak ta inteligencja w piętkę goni, na czym chwilowo kończy się mój song. Wracam do Marioli. Bąk. Ten utwór Jadę Wolską z nocnej zmiany stanowił jakby taki pomost ku utworom nowym, prawda, które anonsowałem, że takowe nastąpią. I teraz będzie cała ich seria, proszę państwa. I zaczynamy znowu od Dumki. Dumka, sądzę, gatunek bardzo do wieczoru lirycznego pasujący. Tę Dumkę z kolei skomponował tu siedzący Jerzy Derfel, a tytuł utworu: Siedzę w oknie, patrzę w dal. Siedzę w oknie, patrzę w dal i ocienia moje lica taki niewymowny żal, taka straszna osmętnica. Na rozpaczy czarnej dno pcha tęsknota mnie, panowie. Za kim to, ach, za kim to? Niechaj Dumka ta odpowie. Choć pożółkły pisma te, w których było twoje zdjęcie, ja cię nie zapomnę, nie pełny półinteligencie. Do dedukcji miałeś dryk i gdym rzecz przedkładał swoją, możeś mnie nie pojął w mig, aleś w końcu jakoś pojął. Wieczne pióro, raz po raz, aż furczało w twojej rączuchnie, zatwierdzając pieśń dla mas i drób z ryb, i ciemną kuchnię. Wartko z tobą biegła wstecz konferencja czy narada. Straszne bzdury plotłeś, lecz szło nam jakoś się dogadać. Przedokląc na marny los, obraz twój wspominam w kółko, ten kartoflowaty nos i to słodkie, niskie czółko. I przyjazne słowa twe, siądę dzisiaj pomyślę,
darmo, darmo szukam cię, czy w kulturze, czy w przemyśle. Marzy mi się chwila, gdy w dłonie me twą dłoń pochwycę. Czyś już całkiem wymarł mi, czyś wyjechał za granicę? Prosi wielka jasna łza, co się w oko moje wciska. Wróć kochany znowu na odpowiednie stanowiska. Bo się zrobił taki czas, że cię trzeba nad pojęcie. Wracaj do nas, ratuj nas, pełny pół inteligencie. Bo się strasznie plenią mi, łypiąc z nad herbaty plujki, ćwiartki i szesnastki i, a ja wiem, 32. Proszę Państwa, nastąpi teraz jeden jedyny w dzisiejszym wieczorze utwór stricte satyryczny. Ale można sobie taki malutki wyjątek pozwolić, zwłaszcza, że to jest satyra szczególnego rodzaju, bo to jest, proszę Państwa, satyra na kolegów satyryków. Muzyka Janusza Strokosy. Czy cię mój widzu rozbawię? Nie wiem, lecz zacznę wierszyk od tego, że kiedyś widział satyryk pewien, jak kopią leżącego. Przedtem od peta poszła połówka, więc zapał chłopców zdjął szczery, aż w butach hełmek pękła zelówka, wbijana w chude nery. Solidnie kogoś tam flekowali i powtarzali, a to skór, aż pękła skóra i wyjrzał palic z pół buta firmy Radoskór. Satyryk, jasna rzecz, się nie wtrącał, lecz myślał, strój mu zolirę, bo ja potrzebę czuję palącą, by gruchnąć na to satyrę. Papier w maszynie umieścił w prawo i w 3 czy 4 minuty gruchnął satyrę, słuszną i krwawą. Na co? Rzecz jasna, na buty. Nie może, pisał, epoka piękna dać na ten fakt akceptacji, że w butach hełmek zelówka pęka w normalnej eksploatacji. A muza nad nim polatywała, jak ten majowy motylek, szepcząc, kochany, misiu, ty śmiało możesz pisywać do szpilek. Proszę Państwa, przesiadałem się kiedyś na takiej niedużej stacyjce gdzieś pod Poznaniem. Nie pamiętam już jej imienia, pamiętam tylko, że przesiadka się bardzo przeciągała i rozgadałem się trochę z kolejarzami. I kolejarze mi opowiedzieli, że na tej stacyjce kiedyś to pracował taki zawiadowca, który tym się charakteryzował, że jedne pociągi lubił, a innych nie. Nie wiadomo dlaczego, ale do jednych miał sympatię, do innych antypatię. Ja to sobie zanotowałem, bo mi się wydało, że to jest dobry temat do napisania ballady. I z Januszem Strokosą napisaliśmy balladę, a tytuł tej ballady brzmi Bezczelny Kaliski. W mej kolejnej autorskiej relacji z treścią pragnę zapoznać was w songu o zabawnym zawiadowcy stacji, co nie lubił niektórych pociągów, zwłaszcza na osobowy z Kalisza. Zawiadowca się skręcał bez słów i szlak trafiał go, kiedy usłyszał to kaliskie, bezczelne. Puf, 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 puf. W dalszym ciągu mojego wierszyka zawiadowca w dworcowej świetlicy zwołał wielkie zebranie drużników i tak do nich zagaił. Drużnicy, orły moje, rycerze wy moi, 100 pociągów przez tę stację mknie. Lecz Kaliski to u nas postoi, bo bezczelny on jakiś, no nie. Przeto mój personelu kochany, służbowego nie tracąc wigoru, ruszaj biegiem i wszystkie szlabany,
prostopadle mnie postaw do toru. Widzę już reflektorów rozbłyski, słyszę już konduktorów ten pisk, gdy podjedzie bezczelny Kaliski, a tu szlaban mu spadnie przed pysk, przed pysk, przed pysk. Ole! Punktualnie przyjechał nad ranem osobowy bezczelny Kaliski, przed spuszczonym przystaną szlabanem i rozgwizdał się na cztery gwizdki. Jestem ważny, ujęty w rozkładzie, mam swój tor i godziny znam swe. A tu szlaban się przede mną kładzie? Ratuj mnie i broń mnie! PKP! Przyjechała komisja olbrzymia, społeczeństwo pękało ze śmichu. Zawiadowca nagane otrzymał i dodano mu jeszcze po cichu. Można było załatwić z Wajchowym, by zwrotnicę ustawił jak trza. Lecz do tego potrzeba już głowy trochę lepszej baranie niż twa. Od tej pory od morza po regle kolejnictwo obiega myśl nowa. Szlaban z torem ma biec równolegle, szlabanami nie manipulować. Zawiadowca na ręcie jest podą i okonie wyciąga na błysk, a Kaliski z rozkładu skreślono, bo istotnie bezczelny miał pysk. Puf, puf. Proszę Państwa, a z kolei dwa lata temu w zimie stałem w Kuźnicach na stacji Polskiej Kolei Linowej, Polskiej Kolei Linowej, w skrócie PKL, prawda? Usiłując wyjechać na Kasprowy Wierch. Kto z Państwa wyjeżdżał, to wie, ale kto nie wyjeżdżał, to ja powiem, że żeby wyjechać, to trzeba mieć dwie rzeczy, bilet i miejscówkę. Bilet to jest stosunkowo prosta sprawa, znaczy stosunkowo, no ale powiedzmy. Natomiast miejscówka to jest prawdziwy realitas. Kto ma miejscówkę wczesną, to sobie jedzie na górę, prawda? Zjeżdża i potem czeka parę godzin na wyciągu. Ale to już jest detal. Natomiast kto ma miejscówkę późną, to się chce często zamienić na wcześniejszą, prawda? Bo one mają numery kolejne. No więc tam myśmy sobie stali z takim kolegą, studentem, a koło nas stał taki jegomość i tak wykrzykiwał. 44 na wcześniej. 44 na wcześniej. Co to znaczyło? Że on ma 44 i chce się zamienić na wcześniejszą, prawda? A 44 jest strasznie późne. Natomiast ten kolega student, takie właśnie tutaj w tym momencie jakby, ja wiem, tak kuksnął i powiedział: Panie Wojtku, niezły to jest chyba tytuł, co? 44 na wcześniej. To by można było z tego piosenkę zrobić. Jakby takie zadanie mi zadał. No ja zadanie wykonałem, proszę Państwa. Jerzy Derfel napisał muzykę. Na stacji kolejki w Kuźnicach facet skrzywiony boleśnie powtarzał z nadzieją w licach: 44 na wcześniej, 44 na wcześniej. Facet był chudy emeryt, a ja myślałem do kata: przecież 44 to równo moje lata. Moje lata. A gdybym tak je zamienił jak ów emeryt miejscówkę, myśl atrakcyjna szalenie przemknęła mi przez główkę. I dalej Faust z PKL-u. Myślałem jeszcze chwilę, że jeśli już, przyjacielu, zamieniasz, to na ile? Na ile? Na dychę, gdym chłopie ciche kuł o słoneczku wierszyk i brnął w maliny nieliche. Rok 51, rok 51. I wujek Wiktor z więzienia powrócił z twarzą z kamienia. Na dychę niedoczekanie, na dychę się nie zamienia. A więc dwie dychy wstecz patrzę, to pora pierwszych mych pieśni, kiedy w studenckim teatrze tak słodko na mnie donieśli. Tak słodko. Pamiętam oczu mruganie i te dwuznaczne uśmiechy. Dwie dychy, niedoczekanie. Za nic nie biorę dwuciechy. Nie biorę. Od myśli natarczywej
opędzam się jak od wódki. Trzydziecha, obrzydliwa, czterdziecha. Świt był przykrótki. Aż zakrzyknąłem wesoło, 44 na później. Emeryt puknął się w czoło, wokół zrobiło się luźniej. 44 na później. Proszę Państwa, i dalej w spółce z kolegą moim kochanym Jerzym Derflem, i dalej, że tak powiem, w nurcie lirycznym, utwór zatytułowany Moje ulubione drzewo. Pomnę jak zielone porty, mijałka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z w prawą, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, upór co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się, wtedy ona powtarza mi tak, trzymaj moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniardw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z w prawą, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie o każdej dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą hen i w tobie. Chroni tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z borów błotniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna. Proszę Państwa, w roku 85 przez kilka grudniowych wieczorów telewizja wyświetlała taki serial 5 dni z życia emeryta. Emerytem był Edward Dziewoński, w serialu się nazywał Stanisław Bzoski. A ja miałem mu zaszczyt śpiewać na koniec każdego odcinka kołysankę skomponowaną przez kolegę Jerzego Derfla. Zaśnij spokojnie, przyjacielu. Dobranoc panu, panie Brzoski. Sen emeryta w PRL-u przedmiotem jest szczególnej troski. A pan wciąż, jeśli mam być szczery, rozkoszne lubi pleść androny, twierdząc na przykład, że emeryt znaczyło kiedyś zasłużony.
kiedyś znaczyło, dziś nie znaczy. Stare znaczenia trafił szlak. To nie jest powód do rozpaczy, ale postępu piękny znak. Znak, znak. Kiedyś kiełbasa była z mięso, cukier rozpuszczał się, klej kleił. A jak sen przysiadł ci na rzęsach, nie zasypiałeś bez nadziei. Dziś jest pan na przedwczesnej ręcie i są kłopoty spore z panem. Pan w czarnej skrzynce swej pamięci za dużo ma zapamiętane. Po co pamiętać, panie Bzoski, jakoś nadzieję, cukier, klej? Ech, przydałby się łód skleroski i żyłoby się panu lżej, lżej, lżej. Dobranoc panu, panie Bzoski, jeszcze nim pana sen dogoni, niech pan posłucha ciekawostki zauważonej bez ironii. Pan nie wie, patrząc z zmierzchem w lustro i myśląc, jak mi gęba zbrzydła, że jedną nocą czarną pustą mogą wyrosnąć panu skrzydła. I wiatr wesoły panu świśnie, że trzeba ufać, trzeba żyć. Niech się te skrzydła panu przyśnią. Dobranoc panu, spać pan, idź. Dobranoc panu, spać pan, idź. Dobranoc państwu. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Wiecie państwo, są różne szkoły w takim momencie. Niektórzy wykonawcy lubią tak pląsać, tak jak wróbelek, tak sfruwa i wraca, prawda? Potem tak jeszcze miny robi, że... Więc powiedzmy, oszczędźmy sobie tej obłudy. Ja jeszcze mam dla państwa na bis w Wieczorze Lirycznym, na pożegnanie, taki bardzo liryczny walczyk, dawno temu napisany, może kto go zna. Wydaje mi się, że utwór w każdym razie stosowny, żeby go w tej chwili państwu tutaj zanucić. Skomponował Janusz Sęt. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania mnie choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać, kochana, trzeba wyczuć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wiedzieć, kiedy wszedł, ni płaszcz pozostał przedostatni i że to już przedostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie, ty wczuć się chcie w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny, kochana, ile spraw to uprości byłoby. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szawa, da, 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 farara.
Jerzy Derfel, solo liryczne. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momental, nie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym się go bać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść, żeby wyczuć, kiedy wszedł, ni płaszcz pozostał przedostatni, i że to już przedostatni walc. Dobranoc Państwu. Pozwolę sobie tak Państwu powiedzieć, jak zawsze mówi Piotr Skrzynecki w piwnicy, że jak się Państwu podobało, to przyjdźcie kiedyś jeszcze raz, a jak nie, przysyłajcie najlepszych znajomych. Dobranoc, dziękuję. Eine Überraschung. Ah, ja. Ihre Unterschrift? Ja, bitte. Oh. Ja, jetzt klappt's. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Baltona to więcej niż dostawca. This is bad luck. To zły znak. Bullshit. Bzdury. Macie pieniądze? Masz towar? Yep. Tak. How small. Jaki mały. How thin. Jaki płaski. It's too much. To za dużo. Jaki tani. This is the less expensive. To najtańsze wideo w mieście. Why? Dlaczego? It's from Baltony. Bo z Baltony. VTP 60 to więcej niż hit, to Hitachi.
Czy pan mnie słyszy? Proszę? Czy pan mnie słyszy? Tak, tak. Uwaga, czytam panu pytanie. Tak? Jaka firma sprzedająca szeroki asortyment towarów za waluty wymienialne oraz bony banku PKO ma za swoich dostawców najlepsze firmy światowe? Mierzymy czas. Jaka firma szeroki asortyment towarów za bony i waluty? A czy pani mogła powtórzyć koniec pytania? Proszę bardzo, ma za swoich dostawców najlepsze firmy światowe. A, to ten. No, ten. O. Ten, no. Baltona! Dobrze! Dla wszystkich. Baltona.